Po powrocie z misji Mose ogląda swój nowy nabytek. Jego nowy tytuł dał mu dwie nowe umiejętności – Szczęśliwa Ruina, który pozwala zmieniać przedmioty w rdzenie oraz Miks Rujnującego, który pozwala łączyć i przechowywać rdzenie. Lairo rozdawał przedmioty zapewne dzięki tej umiejętności. Jest to dziedzictwo, które przekazał Mose, więc to teraz on musi dopilnować, żeby historia przestępcy nigdy już się nie powtórzyła. Dzięki poznaniu Lairo, Mose nauczył się, że nawet NPC w grze posiadają uczucia i również są ludźmi. Są inni niż postacie, które odzywają się tylko tak, jak zostały zaprogramowane. Nazywanie więc Circuit jedynie grą może być błędne. Może lepiej byłoby popatrzeć na to, jak na całkiem inny nowy świat. Do bohatera podchodzi Kea, pytając, czy wszystko w porządku oraz co ma zamiar robić podczas wakacji. Mose nie ma żadnych planów. Za to elfka planuje odwiedzić swoje rodzinne miasto, małą wioskę w Azarus. Mose mówi, że też by chętnie je odwiedził w przyszłości, a przyjaciółka z uśmiechem odpowiada mu, że może to zrobić, kiedy tylko zechce. Jakiś czas później, po stolicy Asparaganie, przechadza się Mose, który nie czuje się za dobrze. Postanawia zrobić sobie przerwę przed kolejną misją, a wtedy zaczyna dzwonić jego magiczna kula. Gdy odbiera, okazuje się, że dzwoni Sharan. Dawna drużyna spotyka się razem w tawernie. Mose zasypywany jest pytaniami o to, co się z nim działo przez cały ten czas, kiedy się nie widzieli. Mówi, że nie wie, od czego zacząć przez to, jak dużo się stało. W takim razie do opowiadania pierwszym zgłasza się najmłodszy, który dumny informuje, że zdobył magiczny przedmiot. Pierścionki, których używa wraz ze swoją dziewczyną. Wszyscy się cieszą i szczerze mu gratulują. Sharan mówi, że ta dziewczyna jest elfką, na co Mose jest w szoku, bo po raz pierwszy słyszy o związku gracza z postacią z gry. Mimo że Mose już zrozumiał, że postacie w grze nie różnią się od prawdziwych ludzi. W tej grze ludzie spełniają swoje marzenia, ale bohatera mimo to zaskoczyły słowa Gila. To musi oznaczać, że w dalszym ciągu jeszcze tego nie rozumie. Gil zwraca się do Mose i pyta się, czy mógłby się do niego zwracać nieformalnie i dziękuję mu za to, że dzięki niemu mógł się wzbogacić podczas rajdu troli i zapłacić za swoje studia. Dzięki temu też udało mu się zacząć znacznie więcej zarabiać. Mose mówi, że to nieprawda, bo gdyby chłopaka nie było w drużynie, to sam znalazłby się w dużo bardziej niebezpiecznej sytuacji. Sharan mówi, że Mose jest powodem, dzięki któremu drużyna się czasem gromadzi, bo gdyby nie on, to wszyscy zostaliby wtedy ofiarami przywódcy Gildii Silver. Rozeszły się plotki o graczach, którzy wpadli w tę pułapkę i musieli zrezygnować z gry. Mówią też, że gdyby nie Mose, nie byliby w stanie pokonać wtedy przerażająco silnego bossa. W tym momencie Mose wypełnia wdzięczność wobec Lairo, który dał mu szansę i dzięki temu on teraz może dawać możliwości innym. Sharan chwali się faktem, że rzuciła swoją pracę, ponieważ chciała się skupić bardziej na grze. Chwali się też nową bronią rzadkiej rangi. Mose jest pod wrażeniem, szczególnie, że wie, jak ciężko jest zdobyć takie przedmioty. Mose podziwia wysiłek przyjaciół. Porównując się do nich, stara się myśleć, że on też próbował. Jednak od zdobycia gwiazdy Poloruna do teraz z ogromną ilością szczęścia zdobywał znajomości, przedmioty wysokiej rangi i umiejętności dużo łatwiej niż inni. Przeświadczony był o tym, że jego szczęście dalej będzie przy nim trwać nawet bez większego wysiłku z jego strony. Mose przypomina sobie, że obiecywał, że będzie wkładać wysiłek we wszystko, póki będzie mieć na to szansę. Obiecał sobie, że będzie cieszył się grą tak jak jego przyjaciele. Postanawia, że musi się bardziej skupić na tym, gdzie zaczynał. Proponuje przyjaciołom wspólną misję. Wtedy jeszcze nie wiedział, czego wkrótce doświadczą. Po jakimś czasie przerażona drużyna znajduje się w górach i jest otoczona przez grupę potworów nad klifem. Ich zadaniem jest usunięcie szkodliwych kolonii zwierząt w kopalniach Demund. Żeby zrozumieć, co się stało, musimy cofnąć się w czasie. Drużyna podróżuje karocą przez góry i rozmawia o zadaniu, które polega na wybiciu kolonii komuców, których dalsze rozprzestrzenianie się może grozić zawaleniem się kopalni. Mose pyta się, czy ktoś wie coś o tych potworach. Gil znalazł w książce informację, że jest to gatunek należący do rodziny potworów głębokich gór i żyje w stadach, które składają się z około tuzina. Zadanie polega na wybiciu całej kolonii, a zadanie jest oznaczone rangą wiwerny, co oznacza, że może być ich nawet więcej niż 500, co oczywiście stresuje Gila. Mose stwierdza, że w takim razie musi być ktoś, kto im przewodzi, więc powinni się skupić na zabiciu lidera. Tarczownik się z nim zgadza, zaznaczając, że lider zazwyczaj znajduje się na tyłach, oglądając walkę, więc żeby do niego dotrzeć, potrzebują zawczasu zająć korzystny teren. Drużyna rozdziela swoje zadania. Sharan uda się w wysokie tereny i poznać topografię kolonii.
Gil za pomocą magii będzie wspomagał Moz, a tarczownik skupi się na obronie. Moze jest zdziwiony, że wszystko skupia się na nim. Sharon tłumaczy, że to dlatego, bo jest on głównym czynnikiem ich misji, a Gil podkreśla, że tylko w ten sposób ich plan może się udać. Moze, widząc pełne nadziei i zaufania spojrzenia przyjaciół, stanowczo ogłasza, że jest gotowy i rozumie plan. Drużyna chodzi ścieżkami w górach, kierując się w dół, gdy nagle Sharon ich zatrzymuje, ponieważ usłyszała dziwne dźwięki. Gdy dochodzą do tego miejsca, okazuje się, że tutaj kończy się ścieżka i znajdują się na klifie. Gil trzyma się ściany i ostrzega innych przed upadkiem, gdy nagle zaraz za nim pojawia się potwór. Łuczniczka krzyczy, żeby go ostrzec, a Moze pojawia się i odpiera atak potwora. Tarczownik sprawdza, czy z magiem wszystko w porządku. Wtedy właśnie pojawia się jeszcze więcej potworów. Pojawia się też nowe okno informacyjne zadania o konieczności zabicia 1500 przeciwników i jednego nieznanego potwora. Gil jest przerażony tą ilością, a Sharon każe mu wziąć się w garść i wrócić na swoją pozycję. Atakują go potwory, nie pozwalając przejść, ale pomaga mu tarczownik, odpychając przeciwników. Potworów jest zbyt dużo, a trudna pozycja graczy uniemożliwia im działanie zgodnie z planem. Gail zwraca uwagę na przyjaciółkę, która została od nich odizolowana, co znacznie utrudnia im pomoc. Moz woła ją, by kierowała się w ich stronę, i sam również zaczyna czyścić jej przejście. Dzięki temu Sharon w końcu udaje się dołączyć do reszty drużyny. Potworów jest tak dużo, że ciężko będzie ich zwalczać pojedynczo. Łuczniczka każe wziąć się w garść Gwilowi, jednak ten niebezpodstawnie jest tak przerażony. Plan się nie powiódł, jednak drużyna nie może się poddać w taki sposób i muszą czegoś spróbować. Szczególnie, że muszą chociaż odkryć, kim może być tajemniczy przywódca. Mouse zastanawia się, co może zrobić, i wtedy właśnie uruchamia się jego najlepsza umiejętność – Piętno Atori, jednocześnie aktywując katastrofalny płomień – umiejętność burzy słonecznej. Tarczownik mówi, że będzie ich osłaniać, ale przerywa mu szermierz, mówiąc, że to on się tym zajmie. Potwory rzucają się na Mouse, przygniatając go. Tarczownik jest przerażony, czy coś mu się nie stało, ale wtedy dochodzi do wybuchu tak potężnego, że musi się przed nim skryć za tarczą. Jest w szoku, gdy ze szczątków potworów wyłania się Moze. Bohater za jednym razem zabił ponad 400 potworów. Walka toczy się dalej. Płomienie Moze roznoszą się dookoła, a liczba pokonanych potworów szybko rośnie. Pozostali są pod ogromnym wrażeniem siły przyjaciela. Sharon zdawała sobie sprawę z tego, że jest silny, ale nie sądziła, że Moze jest aż tak potężny. Moze pokonuje ponad połowę potworów i sprawdza, co dzieje się z jego kompanami. Teraz wszyscy atakują razem i skutecznie powstrzymują natarcie przeciwników. Bohater przypomina sobie dawne czasy i naprawdę cieszy się walką. Nagle pojawia się komunikat zadania informujący o tym, że dotarli do finałowego bossa. Sharon mówi, żeby spojrzeli w środek hordy. Znajdują tam osobę siedzącą wśród potworów. Tajemniczy nieznajomy podchodzi do nich i odzywa się ucieszony, że widzi człowieka. Moze pyta się postaci, kim jest, a ta jeszcze bardziej ucieszona nazywa się spadniętą osobą. Bohater nie potrafi zrozumieć, co to ma znaczyć. Postać tłumaczy mu, że to ze względu na garb na plecach. To właśnie przez niego matka, jak jeszcze był dzieckiem, zrzuciła go z klifu. Wszyscy są zszokowani tą historią. Moze pyta się, czy jest więcej takich osób. Mężczyzna mówi, że tak, ale po chwili dodaje, że wszyscy inni stali się już kośćmi. Opuszczony człowiek zwraca uwagę na to, że grupa wygląda jak jego rodzice, i pyta się, kogo oni zamierzają porzucić. Wściekły Gil mówi, że nie są tu po to. Jednak chłopak im nie wierzy i jest urażony faktem, że zabili mu jego przyjaciół. Potwory zajęły się nim, gdy został porzucony, a on nauczył ich, jak wspólnie żyć. Za to mają spełnić jego życzenie, którym jest pozbycie się dziury pod przepaścią. Drużyna próbuje mu wytłumaczyć, że nie może tego zrobić, ponieważ zginie przez to cała wioska. Jednak ten mówi, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ z rozkazu króla martwych niepełnosprawnych jest więcej niż ludzi żyjących w wiosce. Okazuje się, że władca wioski szantażuje rodziców dzieci z defektami i rozkazuje im się ich pozbyć pod groźbą śmierci. Bohaterowie są w szoku, słysząc o tak chorej sytuacji. Nie mogą zrozumieć faktu, jak można kazać rodzicom porzucać własne dzieci tylko po to, by sprawić, żeby wioska wyglądała lepiej. Przepełnia ich wściekłość i teraz rozumieją, dlaczego ludzie w wiosce wyglądali dziwnie. Nieznajomy grozi, że jeśli mu przeszkodzą, to się bardzo zdenerwuje. Drużyna, bez względu na to, jak wysoka jest nagroda, nie jest zadowolona z tego, jak wygląda sytuacja. Mouse zdaje sobie sprawę, że misja, w której trzeba wybrać, co będzie lepsze, jest nowym doświadczeniem, które doznają jego przyjaciele. Drużyna dyskutuje o tym, co powinni zrobić.
decydują się spróbować przekonać chłopca. Mose podchodzi do niego i przeprasza za zabicie jego przyjaciół. Tłumaczy, że mimo to nie może zniszczyć wioski, ponieważ przez to jego mama też może zginąć. Obiecuje, że porozmawiają ze złym panem i przypilnują, żeby już nigdy żadne dziecko nie zostało zrzucone. Te słowa cieszą osierocone dziecko, które nie chce, żeby komukolwiek stała się krzywda. Mose mówi też, że w zamian musi on opuścić to miejsce wraz ze swoimi przyjaciółmi, żeby mógł pomóc innym osamotnionym dzieciom. Sierota zgadza się na to, jeśli Mose złoży mu obietnicę, co ten bez wahania robi. Szermierz wstaje i oznajmia, że chciałby złożyć propozycję. Po jakimś czasie Mose znajduje się blisko zamku Demund i rozmawia poprzez szklaną kulę. Mówi, że ma misję, którą chciałby powierzyć swojemu rozmówcy. Zleceniodawca ma zostać nazwany Maksim. W tym samym czasie w jaskini mężczyzna sprawdza, jak drużyna wywiązała się z zadania. Skoro nie ma śladu po żadnym potworze i zadanie zostało poprawnie wykonane, drużyna dostaje dodatkowe 6000 złota. Przyjaciele postanawiają teraz wybrać się do zamku Demund. Gil zastanawia się, czy Mose, którego z nimi teraz nie ma, również dobrze sobie radzi. 2 godziny wcześniej drużyna uzgodniła, że chcą zarówno zemsty na władcy wioski, jak i nagrody. Mose zasugerował wyjście z tej sytuacji z wykorzystaniem wolności rozgrywki, jaką zapewnia gra. Dzięki temu wszystko, co mogą sobie wyobrazić, może się zdarzyć w granicach przepisów gry. Skoro celem zadania było pozbycie się potworów, to dobrowolne opuszczenie kopalni przez nich też się liczy. W takim razie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Szermierza, to uda im się osiągnąć oba cele. Do wioski wjeżdżają 2 zamaskowane postacie, a wśród mieszkańców roznoszą się plotki. Jedna z przybyłych osób wzywa władcę wioski i mówi, że przybyła tu, by zbadać jego złe występki. Tej sytuacji przygląda się zadowolony Mose, a zamaskowaną postacią okazuje się Kia. Pojawia się pewny siebie lord wioski, wyraźnie zaskoczony wizytą szlachetnych gości. Przed drugą postacią na koniu pada mężczyzna proszący o wysłuchanie. Mówi o swojej córce posiadającej najpiękniejsze oczy, jakie kiedykolwiek widział. Przez to jednak, że nie chciał jej porzucić przez jej niepełnosprawność, grożono mu śmiercią. Mężczyzna osądza, że w takim razie nie musi już szukać dowodów i ściąga kaptur. Mężczyzna okazuje się być członkiem zakonu świętych rycerzy. Pan wioski mówi, że nie ma nikogo bardziej oddanego ojczyźnie niż on i że to dobrzy żołnierze tworzą dobry kraj, a przeklęci od urodzenia nie mają miejsca w tym państwie. Słowa urzędnika wzbudzają rozgoryczenie. Lord tłumaczy swoje działanie tą filozofią i mówi, że polityka tego terytorium nie może być ignorowana. Chyba że sam cesarz o tym zadecyduje. Zakonnik zwraca jednak uwagę na jeden problem, a mianowicie nie przybył on tutaj, by powstrzymać to, jak traktuje ludzi. Przybył tutaj, słysząc plotkę o misji Szermierza, zgłoszoną przez gildię informacyjną. A celem tej misji jest zemsta na konkretnym lordzie. Urzędnik jest oburzony faktem, że ktoś śmie chcieć go zranić oraz każe aresztować wszystkich. Hire pyta władcę, co ten śmie robić na jego oczach. Oczach zakonnika służącego Najświętszej. Zgodnie z prawem ustanowionym przez świętą, wszystko to, co powiedział, świadczy przeciwko niemu. Mówi, że ludzie tacy jak on jedynie zatruwają kontynent. Lord zamku dalej próbuje się bronić, co jeszcze bardziej rozwściecza zakonnika. Jednak zaraz się uspokaja, mówiąc, że skoro to nie jest jego misja, to nie będzie się wtrącał. Zszokowany Larry czuje, że dzieje się wokół niego coś dziwnego. I zanim zdążył w jakikolwiek sposób zareagować, Kea pozbawia go głowy. Mieszkańcy są w szoku i zaraz zaczynają świętować fakt, że w końcu są wolni. W tym momencie zadanie zostaje ukończone, gdyż ostatnim bossem zadania tak naprawdę był pan wioski. Przyjaciele cieszą się z udanego zadania i faktu, że Mose miał rację. Sharan pokazuje bohaterowi list do niego od opuszczonego dziecka, który znalazła w kopalni. List jest nieudolnie napisany i posiada obrazki. Nadawca dziękuje i pisze, że tak jak obiecał, opuścili kopalnię. Prosi też, żeby Mose udał się na dół raz jeszcze i sprawdził duży statek, który się tam znajduje. Czytanie listu przerywa mu Kea. Prawi mu wyrzuty, jak długą podróż musiała odbyć, żeby dostać się do tego miejsca. Podczas gdy dziewczyna narzeka, Mose cieszy się na widok przyjaciółki, za którą zdążył się już stęsknić, co ją lekko dezorientuje. Wszyscy spędzają razem czas w tawernie i rozmawiają. Sharan pyta się Kei, jaka relacja łączy ją z Mose, na co ta odpowiada, że są współpracownikami, co sprawia przykrość chłopakowi, który myślał, że będzie uznany za kogoś bardziej specjalnego. Przypomina sobie o podziemiach kopalni, które musi odwiedzić, zanim wyjedzie. Przechadzając się po kopalni, zauważa, że jest dużo czystsza i zastanawia się, czy to przez wykonanie zadania. Gdy dochodzi do miejsca z listu z wody, wyłania się ogromny statek. Przed Mose pojawia się komunikat o tym,
że może wykorzystać swoją umiejętność i zmienić statek Władcy Nieba w rdzeń. Mose bez zastanowienia to robi. Pojawia się oślepiający błysk, a następnie w dłoniach bohatera pojawia się niebieski rdzeń. Przedmiot posiada rangę legendarną. Podczas wychodzenia z jaskini Mose spotyka postać, która go zagaduje. Okazuje się nią być Hajre, który jest pod wrażeniem tego, że po raz pierwszy tak często spotyka tego samego nieśmiertelnego. Bohater mówi, że nie spodziewał się, że zakonnik też się pojawi, na co ten odpowiada, że zakon już od jakiegoś czasu przyglądał się wiosce. Mos pyta się, czy ten zamierza wymierzyć sprawiedliwość wobec tego, co Kea zrobiła, ponieważ według fundamentalnych zasad zakonu jest to grzech. Hire się z nim zgadza, jednak podkreśla fakt, że on również jest człowiekiem. Bohater nie rozumie, a zakonnik tłumaczy, że posiada ogromną nienawiść do tych, którzy kontrolują ludzi poprzez strach i terror, dlatego chciał okazać wdzięczność Mose. Hajre odchodzi, a szermierz zastanawia się nad jego słowami. Kea po wczorajszym spotkaniu nie czuje się zbyt dobrze przez to, że za dużo wypiła, jednak cieszy się, że mogła zawrzeć nowe znajomości. Mose również się cieszy, że jego przyjaciele się dogadywali. Przyjaciółka mówi bohaterowi o tym, że lubi graczy, ponieważ oni nie mają uprzedzeń w grze. Nie oceniają jej na podstawie jej rasy. Mówi, że ceni i lubi Mose właśnie za to, a jej słowa poruszają bohatera. Szermierze schodzą na posiłek. Przyjaciele pytają się Mose, co zamierza teraz robić. Odpowiada, że planuje poszukać kolejnego zadania i pyta przyjaciół, czy chcą do niego dołączyć. Drużyna ochoczo się zgadza i od razu jest gotowa na kolejne przygody. Kea podchodzi do Mose i pyta się, gdzie tym razem zamierza się wybrać. Bohater mówi, że nie ma konkretnego celu, na co przyjaciółka wydaje się zasmucona. Mose proponuje, by ta wybrała się razem z nimi, co natychmiast poprawia jej humor. Kea bardzo szybko się zgadza. Grupa przyjaciół podróżuje statkiem, który w jaskini znalazł Mose. Wszyscy są pod wrażeniem transportu i zastanawiają się, skąd szermierz go wziął. Kea zwraca uwagę na elfkę znajdującą się na statku. Bohater mówi, że jest to Elsza, która jest rdzeniem i podstawą tego statku oraz wróżką drzewa. Elsza wita się z nimi i informuje o tym, że bohaterowie za niedługo dotrą do Asparaganu. Po wylądowaniu Kea żartuje, czy Mose nie jest w sekrecie czarodziejem Białej Wieży lub czymś innym. Szermierz zarządza udanie się do gildii informacyjnej, gdzie zauważa duży tłum ludzi. Mose przepycha się przez graczy i dowiaduje się, że wszystkie usługi gildii na wszystkich kontynentach zostają zawieszone. Wszyscy są w szoku, gdy nagle osoba z tłumu woła wszystkich na plac. Na wyświetlonym ekranie widoczne są martwe ciała, co budzi zamieszanie wśród zgromadzonych. Na ekranie pojawia się postać, która mówi, że skutecznie przejęli kontrolę, a gracze nie będą mogli przerwać transmisji. Zwraca się do nieśmiertelnych, mając im za złe wtargnięcie do ich świata, bo nikt im na to nie zezwolił. W furii wymienia swoje żale do graczy i mówi, że nie mają zamiaru się tylko przyglądać temu, jak podbijają ich świat. Pokazuje on egzekucję bezbronnych ludzi, co znacznie porusza Mose. Postać w końcu się przedstawia jako Lidorn, książę Logis, i deklaruje wojnę przeciwko nieśmiertelnym, czyli wszystkim graczom. To wydarzenie aktywuje wspólne zadanie rangi S na bardzo dużą skalę. Po wczorajszych wydarzeniach na stronach poświęconych Circuit wybuchła panika. Wiele graczy uznało to za zwykły event, jednak również wielu wyraziło swoje zaniepokojenie. Dużo ludzi też sympatyzowało z Lidornem. Gracze zaczęli szybko szukać partnerów do zadania. Prawie milion graczy zebrało się razem, by pokonać Lidorna. Mose podróżuje swoim statkiem. Jest zapatrzony w okno, kiedy Kea przynosi mu herbatę. Bohater pyta się przyjaciółki, co myśli o ostatnich wydarzeniach. Kea odpowiada mu, że taki obrót sytuacji ją zaskoczył. Jednak nie poczuła nic szczególnego. Najprawdopodobniej przez to, że od zawsze uczestniczyła w wojnie. Żeby nie zostać porzuconą przez rodziców, stała się ofiarą, aby mogła przetrwać jako niewolnik, po to, by nie przegrać z ludźmi, którzy przekleli jej krew. Tak skupiona była na dbaniu o swoje bezpieczeństwo, że nie skupiała się na innych wojnach. Mose po raz kolejny jest przykro z powodu tego, co spotkało przyjaciółkę i natychmiast ją przeprasza. Kea jednak wcale się tym nie przejmuje. Mówi, że według pewnego czarodzieja ten świat jest w niestabilnym stanie, w którym wiele wymiarów bezustannie się otwiera i zamyka. Każda inna rasa niż ludzie wywodzi się właśnie z tych otwartych przejść, w tym elfy. Mose jest zaskoczony nową informacją. Na początku było wiele wojen, jednak teraz wszystkie cywilizacje doszły do porozumienia. Jednak dyskryminacja do innych ras dalej istnieje. A teraz pojawili się również nieśmiertelni. Gracze sprawiają trochę problemów ze względu na swoją naturę, jednak to właśnie dzięki nim nastąpił postęp cywilizacyjny. Mose pyta się przyjaciółki, co ona w takim razie myśli o graczach.
Kea, tak jak mówiła wcześniej, przypomina, że ich lubi, ponieważ patrzą na nią poprzez pryzmat tego, jaką jest osobą, a nie jej rasy. Jako przykład takiego gracza podaje właśnie Mozę. Bohater na te słowa się zawstydza i dziękuje. Elfka zastanawia się, jakby to mogło być, gdyby wszyscy gracze byli tacy jak Mozę i jego przyjaciele. Mozę uważa, że to przez fakt, że wiele graczy nie rozumie tutejszych ludzi. Tacy jak Lidorn istnieją i że on na pewno też ma swoje powody. Bohater patrzy z żalem na tych, którzy dużo przeszli, jednak nie popiera metod tyrana. Uważa, że w ten sposób nie da się rozwiązać problemów. Dlatego też postanawia, że musi szybko powstrzymać Lidorna. Na polu bitwy pada deszcz, a ziemia usłana jest pokonanymi wojownikami. Jeden mężczyzna, który jest ciężko ranny, jest w szoku, jak cały legion graczy został natychmiastowo pokonany. Jest przerażony. Uważa za niemożliwe pokonanie kawalerii czarnych gryfów. W wiadomościach podawana jest informacja o tym, że w nowym dużym evencie pierwsza gildia, która wzięła w nim udział, została totalnie rozgromiona. Co gorsza, zaraz po wygranej bitwie książę Lidorn poprowadził swoją kawalerię jeszcze dalej. Informacje poprzez szklaną kulę ogląda Mozę wraz z Keą. Mówią o tym, że sytuacja staje się coraz trudniejsza i muszą ruszyć na pomoc. Drużyna razem zastanawia się nad tym, co robić. Przyjaciele bohatera decydują się podążać za nim do końca, co go naprawdę szokuje. Drużyna mówi o tym, że zdają sobie sprawę z tego, że są dużo słabsi od Mozę. Jednak nie opuszczą go, póki będzie im przewodzić. Decydują o tym, że 13. drużyna powinna mieć lidera, a nim powinien być właśnie Mozę. Szermierz próbuje im zaprzeczyć, ale widząc aprobatę ze strony Kei, ostatecznie się zgadza. Bierze na siebie odpowiedzialność i prosi o zaufanie przyjaciół. Na polu bitwy panuje ciężka sytuacja. Gracze powoli tracą nadzieję. Wtedy dostają informacje z innego frontu, gdzie również sytuacja jest krytyczna. Żołnierze nie są w stanie dalej walczyć. Gracze decydują się połączyć, a wtedy ponownie nadchodzi wroga kawaleria. Gracze rzucają się do ucieczki, a jeden z nich postanawia kupić reszcie trochę czasu. Od razu zostaje zaatakowany, co zbija go z tropu. W tym samym momencie słychać wypowiedziane zaklęcie, które odpycha wrogą kawalerię. Osoba, która uratowała gracza, każe mu wrócić do pozostałych. Tajemniczym mężczyzną okazuje się być pierwszy gracz, który dostał się do Białej Wieży. Czarodziej z trzecim miejscem w oficjalnym rankingu. Gracz o imieniu Kelion. W namiotach graczy toczą się rozmowy o wojnie. Przywódca jest zirytowany faktem, że wszystkie jego sprzymierzone jednostki zostały pokonane przez tak mały oddział. Kelion mówi, że nie jest to zwykły oddział. I to cud, że i tak przeżyło tyle osób. Jeden z graczy oburza się na te słowa i oskarża maga o brak pomocy. Inny gracz staje w obronie Keliona, a kłótnie przerywa nagły hałas. Oddziały Lidorna w tym momencie zmierzają na siedzibę graczy. Żołnierze rzucają się na swoje pozycje kierowani i pośpieszani przez jednego z graczy. Kelion stoi i przygląda się nacierającym siłom wroga, zastanawiając się, czy to w ogóle możliwe, żeby je pokonać. Lidorn zwraca się do swoich ludzi. Przeprasza, że opuścił swój kraj i honor oraz wyraża wdzięczność, że mimo to oni zdecydowali się za nim podążać. Mówi, że ich lojalności do niego nawet bogini nie mogłaby przeszkodzić. Wspomina o swojej ukochanej, której powierzył duszę, a która zginęła z rąk nieśmiertelnych. Na koniec swojej przemowy wykrzykuje wyznanie wiary czarnych gryfonów i każe swoim żołnierzom rozwinąć swoje skrzydła, na co oni ruszają do ataku. Oddziały na gryfach bez problemu radzą sobie z przeciwnikami. Kelion robi co w jego mocy, by pomóc, jednak jego mana szybko osiąga limit. Mężczyzna boi się, że tym razem odniosą totalną porażkę i zastanawia się, co zrobić. Mag nagle dostaje powiadomienie, że Elsha prosi o 1000 punktów many. Jest zdziwiony, jak potężna musi być, skoro potrzebuje aż tyle, ale postanawia o tym nie myśleć i postanawia podzielić się maną. W tym samym momencie na niebie pojawia się statek Mozę, a wszyscy gracze doznają szoku. Maszyna otwiera swoje działa, a Elsha przygotowuje się do ostrzału. Atakuje i skutecznie rani wroga. Wszyscy gracze są coraz bardziej zaskoczeni. Nie mają pojęcia, kto im pomaga. Ktoś krzyczy, żeby nie zwlekali i wykorzystali sytuację, atakując rozkojarzonego wroga. Ze statku sytuację ogląda Mozę ze swoją drużyną i szykują się do zejścia na dół, by dołączyć do armii graczy. Wchodzą w środek bitwy i od razu atakują. Ciosy są wymieniane. Mozę, pomagając innym, sam zostaje zaatakowany, a z kolei jemu pomaga Kelion. Mag dziękuje im za pomoc, dzięki której uniknęli krytycznej sytuacji. Kelion mówi, że nawet nie marzył o tym, że istnieje gracz z tak ogromnym statkiem i pomaga wstać Mozę, który również się przedstawia. Przerywa im Kea, która mówi, że to nie czas na powitania.
Szermierz się z nią zgadza, mówiąc, że chętnie porozmawia później. Zaraz po tej krótkiej wymianie zdań obaj mężczyźni wracają do walki. Walka okazuje się znacznie trudniejsza niż zakładał Moze. Każdy z żołnierzy jest wyjątkowo silny. Bohater w takim razie wykorzystuje swoją umiejętność, szermierkę Atori i agresywnie atakuje. Moze dopiero po czasie orientuje się, że wkroczył zbyt głęboko w szeregi wroga i przez to znalazł się w nieciekawej sytuacji. Zderza się plecami z Keą i pyta, czy wszystko z nią w porządku. Mówi jej, żeby się nie martwiła, ponieważ zrobi wszystko, by ją chronić. Kea uśmiecha się na te słowa, po czym mówi, że nie trzeba, ponieważ sama doskonale potrafi o siebie dobrze zadbać. Mówi przyjacielowi, żeby i on zrobił to samo. Szermierz zgadza się z jej słowami i decyduje się zrobić, co w jego mocy. Wtedy zwraca uwagę, że stoi przed nim Lidorn. Książę stoi na wysokim klifie. Utrzymują z Moze przez chwilę kontakt wzrokowy, po czym oboje rzucają się do ataku. Bohater powstrzymuje atak przeciwnika, jednak nie jest w stanie długo go utrzymać. Odskakuje i upada na ziemię. Został dotknięty przez ogłuszenie. Kręci mu się w głowie, gdy w tym samym momencie zaraz przed nim pojawia się Lidorn z zamiarem zadania ostatecznego ciosu. Moze zostaje ochroniony tarczą przez swojego przyjaciela, co rozwściecza księcia. Pyta się, jak śmie wchodzić mu w drogę i czy wie, czemu ten ma przydomek Biały Wilk Logis. Tłumaczy, że to dlatego, że każdy, kto stanie na jego drodze, zostanie zmiażdżony na śmierć przez jego kieł białego wilka. Wtedy z nieba za tarczownikiem pojawia się miecz i przebija go na wylot. Moze jest przerażony, a mężczyzna cierpi od zadanego ataku. Tarczownik żegna się z przyjacielem, a jego postać powoli znika. Lidorn jest gotowy, by teraz zabić też Moze. Szermierza rozpiera wściekłość, podnosi się, podpierając o swój miecz, który pokryty jest płomieniami. Zostaje aktywowany efekt Atori i słoneczny szał. Jest to ograniczona umiejętność, która aktywuje się tylko przy całym wyposażeniu Atori, przy wymuszonej aktywacji poprzez emocje gniewu. Mous jest gotowy zrobić wszystko, by pokonać przeciwnika. Zamachuje się mieczem i zaczyna się niesamowicie aktywna wymiana ciosów. Umiejętność Mose zabiera jego zdrowie, jednak jego siła i szybkość znacząco wzrasta. Ataki ze strony szermierza stają się coraz bardziej agresywne, a jego siła rośnie. Zauważa to nawet sam Lidorn. Siła i szybkość Mose rośnie po raz kolejny. Mose bierze silny zamach i uderza, co odrzuca przeciwnika naprawdę daleko. Lidorn mówi, że wygląda na to, że nieśmiertelni też wiedzą, jak być wściekłym po śmierci kompana. Mose każe mu się zamknąć. Zostaje zabrane 40% jego zdrowia w zamian za 200 punktów siły i szybkości. Przeciwnicy wymieniają kolejne ciosy. A Lidorn mówi o tym, że przecież jego kompan jest nieśmiertelnym, który wróci do życia. A mimo to Mose czuje taką wściekłość. Mówi, żeby wyobraził sobie, jaką furię czuł on, kiedy dane było mu doświadczyć wiecznego pożegnania z jego ukochaną. Z tymi słowami książę atakuje z ogromną siłą. Mose nie dowierza, widząc, jak rośnie poziom jego przeciwnika. I wróg staje się jeszcze potężniejszy. Lidorn wyzywa nieśmiertelnych i mówi, że są wyjęci spod prawa i nie mają kwalifikacji, by stąpać po tej ziemi. Mówi, by Mose pogrążył się we własnej śmierci, że jest to kara, na którą go skazuje. Za szermierzem pojawia się ostrze, które zabiło też jego przyjaciela, po czym przebija i jego. Mose, śmiertelnie zraniony, natychmiast upada na ziemię. Lidorn mówi, że gracze nie są właścicielami tego świata, więc dlaczego niszczą ich świat według własnego uznania? Zadaje pytanie, dlaczego swoimi brudnymi dłońmi decydują o losie tych, których kocha. Domaga się odpowiedzi od Mose, a wtedy pojawiają się przyjaciele szermierza, by nareszcie mu pomóc. Mose krzyczy do nich, by uciekali, jednak jest już za późno. Ostrze Lidorna dosięga Gila. Sharan jest przerażona. Lidorn z powagą mówi do Mose, by poczuł bezsilność, gdy ostrze rewanżuje się na jego ukochanych ludziach. Bohater w rozpaczy krzyczy, by ten przestał, gdy w tym samym momencie ostrze zaczyna wyłaniać się za plecami Sharan. W tej właśnie chwili pojawia się Kelion i ratuje przerażoną dziewczynę. Zarówno wróg, jak i sam Mose są w szoku, ponieważ Kelion i Sharan zniknęli, a przed ich oczami został tylko sam miecz Lidorna. Walki na polu bitwy dalej się toczą. Kea zabija Gryfa, kiedy nagle zaczyna padać deszcz, co utrudni warunki bitwy. Kea zauważa przyjaciela zmagającego się z wrogim przywódcą. Mose krzyczy i prosi Lidorna, żeby to powstrzymał. Ten jest jednak niewzruszony i pyta, co takiego ma powstrzymać. Nazywa graczy hipokrytami, przeklętymi potworami, a złość znowu w nim rośnie. Mówi, że ból, który odczuwa bohater, będąc nieśmiertelnym w tym świecie, jest niczym więcej jak sztuczną emocją. Po chwili dodaje, że parę dni wystarczy, by jego ukochani mogli powrócić do tego świata. Przepełnia go widoczny żal, a Mose jest w coraz większym szoku. Lidorn mówi, że jego ukochana Eine została zabita przez graczy takich jak Mose.
Powracali oni bez względu na to, ile razy ich zabijał. Lidorn mówi, że ich ostatnie słowa były o tym, że powinni przestać grać w tę głupią grę. Książę wskazuje na to, jak gracze powierzchownie traktują ten świat. Maus głęboko poruszają te słowa i zauważa rację w tym, co mówi Lidorn. Po upływie określonego czasu umiejętność słonecznego szału zostaje wyłączona. Lidorn go uprzedza i wykrzykuje, że wie, że nie wszyscy gracze są tacy, jednak to zawsze są oni, siejący zamęt bez żadnej odpowiedzialności. Dlatego przybył, mając w zamiarze rozwiązać ten problem. Pyta się Maus, czy ten nadal uważa, że ma prawo go powstrzymać. Bohater jest sparaliżowany. Zdaje sobie sprawę z tego, że Lidorn ma rację. Jednak nie może się teraz wycofać. Musi to kontynuować, chociażby z powodu innych, którzy ciągle walczą. On jest jedynym, który może go pokonać. Lidorn rzuca się na Mozę w celu ataku, przy tym się odsłaniając, co bohater chce wykorzystać, by go zaatakować. To okazało się być zmyłką, a za Mozę po raz kolejny pojawia się widmowe ostrze. Miecz atakuje, a szermierzowi pozostaje jedynie 20% życia. Mozę upada, czując, że to może być jego koniec. Wtedy słyszy, jak woła go Kea, która biegnie w jego stronę. Lidorn zwraca uwagę na fakt, że nie jest ona jedną z nieśmiertelnych. Przerażony Mozę, który również dobrze zdaje sobie z tego sprawę, każe przyjaciółce uciekać. Lidorn również zwraca się do dziewczyny, pytając o ich znajomość i czy byłaby w stanie poświęcić swoje niezastąpione życie na rzecz tego nieśmiertelnego. Mozę dalej próbuje powstrzymać przyjaciółkę. Jednak ta odpowiada na zadane pytanie, twierdząco mówiąc, że gracz jest w jej sercu kimś cennym. Nawet jeśli ten jest nieśmiertelny, to nie może pozwolić na to, by jego oczy się zamknęły nawet na chwilę. Mówi, że jest gotowa postawić w jego imieniu na szali swoje życie, a inne rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Lidorn nie rozumie postawy Kei. Elfka dodaje, że też nie ocenia tego, co książę planuje osiągnąć. Wyzywa go na pojedynek, który ten przyjmuje. Za dziewczyną niepostrzeżenie pojawia się ostrze, na co Mozę zrywa się od razu, rzucając w nie swoją bronią i ratując przyjaciółkę. Lidorn jest w szoku, jak ten śmie dalej się wtrącać. Bohater przywołuje szarmę w momencie, gdy książę się do niego zbliża, a broń pojawiając się przebija Lidorna. Mozę jest pewny, że wygrał, jednak książę mówi, że to nie koniec, że jest on iskrą, która podpaliła mały ogień. Lidorn mówi, że wykonał swoje zadanie, a wkrótce inne iskry wskrzeszą płomienie konfliktu. Ostatecznie wraz z tymi słowami umiera. Zadanie zostaje zakończone wraz z pokonaniem głównego celu, a poziom gracza wzrasta. Bohater zdaje się powoli przetwarzać ostatnie zdarzenia, po czym rzuca się do Kei, pytając, dlaczego zrobiła coś takiego. Jest roztrzęsiony i nie wie, co by zrobił, gdyby przyjaciółka umarła. Kea odpowiada, że musiało to zostać uczynione, by pokonać Lidorna, i przytula przyjaciela. Maus prosi, by ta już nigdy czegoś takiego nie robiła. Elfka zgadza się z nim i mówi, by teraz pomodlili się o pokój duszy pokonanego. Szermierze trwają w uścisku pośród deszczu. Szokująca historia Lidorna spowodowała wiele zmian w Circuit. W Imperium Logis i sąsiednich krajach zaczęły powstawać grupy przeciwko graczom. Byli to ludzie, którzy zebrali się razem, by wykonać wolę Lidorna, a niewinni gracze znowu cierpieli. W międzyczasie Biała Wieża ogłosiła stygmę magii, która pozwala wszystkim zidentyfikować gracza trolla. Gildia Informacyjna wyznaczyła nagrodę za takich graczy i zarówno gracze, jak i postacie z gry zaczęli na nich polować. Mozę przegląda wiadomości. Jego statek stał się popularny na różnych stronach, co znacznie utrudniło poruszanie się. Ludzie dalej dyskutują, czy postać Władcy Nieba jest graczem czy postacią z gry. Jednak na wszelki wypadek Mozę postanawia uważać. Po walce z Lidornem Mozę nie czuł się najlepiej. Kia bardzo mu pomogła wrócić do siebie i zaproponowała, by ten odwiedził z nią jej miasto rodzinne. Właśnie dlatego teraz zmierzają do Azarus. Elsza informuje Mozę, że przygotowania do jego treningu są zakończone. Ten więc schodzi do sali treningowej, a duch rzuca zaklęcia wzmacniające i ochronne na ściany statku. Szermierz się przygotowuje i przywołuje szarmę do lewej dłoni, a do prawej miecz Lidorna. Jest to jego drugi grawerowany miecz, Korma. Miecz, którym pokonani zostali jego przyjaciele. Ten miecz również posiada rangę legendarną. Dzięki niemu również zdobył nową umiejętność. Oba miecze tworzą razem efekt, który pozwala rzucać ostrzami za pomocą rozkazów. Pozwoli to bohaterowi atakować z odległości. Jest jednak jeden problem. Miecze wyrzucone przez Mozę wracają do niego. Łapie szarmę i po chwili również Kormę, jednak niedługo po tym przewraca się. Szermierz nie jest w stanie w pełni kontrolować mieczy. Czuje przez to frustrację. Boi się, że przez to nie będzie w stanie ochronić swoich przyjaciół, mimo że oni pokładają w nim tyle wiary.
Boi się, że straci wszystkich, przez co czuje motywację, by stać się jeszcze silniejszym. Wstaje z zamiarem trenowania, dopóki nie uda mu się złapać mieczy. Bohater wychodzi z sali, poobijany i zmęczony treningiem. Zauważa czekającą na niego elfkę. Dziewczyna daje mu ubrania na przebranie. Jest to wysokiej klasy lniana koszula za zarus. Kea mówi, że powinien się umyć i ubrać te ubrania, ponieważ jest to coś, co nosi się w jej rodzinnym mieście. Moss dziękuje i idzie się przyszykować. Cały czas towarzyszą mu myśli o tym, że musi stać się silniejszy, by bronić swoich najbliższych. Dwóch mężczyzn rozmawia w półmroku. Jeden z nich pyta, czy drugi przyniósł tę rzecz, na co ten odpowiada, że tak, zwracając się do pierwszego, dyrektorze. Rzecz została nabyta tego samego dnia i nadal jest ciepła. Dyrektor jest podekscytowany. Trzymając w dłoni małą kulkę, mówi, że jest to powód, przez który nie może przestać grać w Silkit. Mose jest pod wrażeniem wolnego miasta, Azarus, a w szczególności wielkości budowli w jego centrum. Kia tłumaczy, że Biała Wieża, alchemicy Ruzy i sekretni słudzy Imperium. Wszystkie te organizacje eksperymentowały na tej ziemi bez ograniczeń. Po tych eksperymentach środowisko stało się ohydne. Niemożliwym było, żeby życie się tam rozwijało. Jednak Gajsa, mędrzec elfów, dał błogosławieństwo tej ziemi w zamian za swoją duszę. Właśnie w ten sposób powstało miasto Azarus. Mose pyta się, dlaczego miasto nazywane jest wolnym. Kea tłumaczy, że to dlatego, ponieważ nie posiada władcy. Mose pyta się, co się dzieje, gdy ktoś popełni występki. Dziewczyna odpowiada, że wtedy reprezentanci każdej rasy, starszyzna Azarusa, zbierają się na procesie sądowym. Dlatego w tym mieście można wysłuchać wielu różnych opinii. Mose jest zafascynowany. Jakiś czas temu grał w tą grę tylko po to, by móc zarobić, a teraz dane mu było doznać to, na co kompletnie nie zasługiwał. Poznał swoich pierwszych przyjaciół i spróbował gry w zespole. Dołączył do szermierzy i jako Mose zaczął tworzyć ważne relacje z ludźmi. A nawet w finałowej bitwie z Lidornem zadecydował, że będzie bronił tych ludzi. Z zamyślenia wyrywa go Kia, łapie za dłoń i mówi, że muszą ruszać, ponieważ jest jeszcze wiele miejsc, które chce mu pokazać. Mose, widząc uśmiechniętą przyjaciółkę, przysięga sobie po raz kolejny, że będzie ją za wszelką cenę chronił. To tyle, jeśli chodzi o część trzecią. Skomentuj poniżej część czwarta, jeśli chcesz, żebym zrobił część następną. Podziel się też tym filmem ze znajomymi i subskrybuj, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.